Katarzyna Bosacka w ogniu krytyki zwolnienia z TVN, teraz taka afera. Biedronka pilnie reaguje. Katarzyna Bosacka od lat uchodzi za ekspertkę od tematów związanych ze zdrowym żywieniem. Popularność przyniósł jej program Wiem, co jem, w którym ganiła producentów żywności za stosowanie niecnych praktyk, które wprowadzały konsumentów w błąd. W pewnym momencie jej drogi z TVN się rozeszły, a Bosacka została zwolniona z pracy ze skutkiem natychmiastowym. Była ambasadorowa przeniosła więc swoją działalność do internetu, gdzie prowadzi swój kanał na YouTube. A w social mediach zamieszcza pouczające posty, w których dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na tematy wszelakie. Ostatnio Bosacka mocno rozsierdziła reklama jednego z dyskontów, który postanowił ogłosić wielką promocję na napoje dyskokowe. Katarzyna nie kryła swego oburzenia. Takiej promocji na napoje rozweselającej w długim życiu moim nie widziałam. Kupisz 12 piw. 12 dostajesz gratis. Ej, Biedronka, czy to zgodne z prawem? Zdaje się, że w Polsce obowiązuje zakaz promocji alkoholu, napisała Katarzyna. Następnie kontrowersyjna reklama postanowiła zainteresować także Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Oznaczaja tę instytucję w swoim poście. Na koniec poradziła sieci, by ta lepiej zajęła się organizowaniem promocji na warzywa. Może zajęlibyście się promocja warzyw i owoców? Kupisz 12 jabłek lub marchewek. 12 dostaniesz gratis, zasugerowała. Post wywołał spore poruszenie wśród internautów, których jednak w większości promocja dyskontu Lastek nie oburzala. Pisali Bosackiej, że przecież zbliża się majówka, a napoje wyskokowe także są dla ludzi. Niech pani zajdzie na ziemię, bo zaczyna pani odlatywać. To bardzo powtarzalna w dyskontach oferta i jak każda tego typu reklama trafia do tych, których to interesuje. Jeszcze nie słyszałam o przypadku, żeby ktoś się nie nawalił, bo usłyszał, że alko nie można promować, za rogiem majówka, to czemu maja nie robić promocji własnych produktów, komunistyczna kobieto? Majówka kojarzy się z grillem, hipsami, piwem. Kropka. To o kim ma mówić, jakie promocje mogę robić i na co pisali jej ludzie. Oczywiście byli też tacy, którzy popierali pomysł Bosackiej, by sklepy faktycznie zajęły się organizowaniem promocji na owoce czy warzywa. Niespodziewanie głos w sprawie zabrał też przedstawiciel wywołanego do tablicy dyskontu. Katarzyno, w Polsce, co do zasady, obowiązuje zakaz reklamy napojów alkoholowych. Z wyjątkiem piwa. W Biedronce zawsze stosujemy się do obowiązujących przepisów. A nasi klienci doceniają tego typu promocje, odpisano pod postem Bosackiej.